Operacja pod nazwą Czas na rybę realizowana jest przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór w ramach projektu współpracy z Rybacką Lokalną Grupą Działania Opolszczyzna na podstawie umowy o przyznanie pomocy z dnia 18 września 2018 roku podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Celem projektu stowarzyszenia jest promocja kultury i produktów lokalnych poprzez upowszechnianie potraw z lokalnych gatunków ryb, stanowiących spożywczą atrakcję regionalną Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Nasz partner jako cel wyznaczył sobie natomiast promocję produktów rybackich, kultury i obszaru RLGD Opolszczyzna w celu rozwoju sektora rybackiego, usług gastronomicznych i pogłębienia oferty turystycznej. W czerwcu na łowisku w Pokrzywnej Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna zorganizowała spotkanie inaugurujące projekt połączone z promocją produktów lokalnych. Zaproszeni goście z obu partnerskich grup mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie promocji i dystrybucji lokalnych produktów. W ramach projektu zrealizowano łącznie 6 szkoleń gastronomicznych, w tym 2 edycje dla uczniów szkół gastronomicznych, 2 edycje w zakresie podstawowym oraz 2 edycje w zakresie zaawansowanym, które odbyły się w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym Rybak w Głębinowie. Program szkolenia obejmował w szczególności podstawowe zasady obróbki ryby, filetowanie i oczyszczanie, podstawowe formy przyrządzania ryby, w tym tzw. savoir-vivre przy podawaniu i jedzeniu ryby, a także przygotowanie minimum 2 potraw skarpia i 2 potraw z pstrąga. Czas trwania każdego z nich to ponad 6 godzin, a po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikaty świadczące o jego ukończeniu. 23 i 24 września miały miejsce szkolenia dla uczniów szkół gastronomicznych z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych oraz z Zespołu Szkół Technicznych w Nysie. Wśród uczestników przeprowadzono dodatkowo konkursy kulinarne, za które nagrodami dla pierwszych 3 miejsc były puchary. 27 i 28 września odbyły się szkolenia z zakresu podstawowego dla restauratorów, kół gospodyń wiejskich, osób zajmujących się agroturystyką i przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną. Szkolenia w zakresie zaawansowanym miały miejsce 1 i 2 października i skierowane były do szefów kuchni oraz restauratorów z terenu objętego lokalną strategią rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Wszystkie szkolenia przeprowadzone zostały przez wybitnych szefów kuchni, którzy zaprezentowali uczestnikom m.in. jak przygotować burgery rybne, rybę w cieście piwnym, pulpety rybne czy 2 rodzaje zupy rybnej. Podczas szkoleń uczestnicy mogli przyrządzić rybę w odmienny, nietypowy sposób, przy wykorzystaniu przeróżnych dodatków, co z pewnością przyczyniło się do zwiększenia ich kreatywności przy przygotowywaniu dań rybnych. Wszyscy uczestnicy szkolenia mieli określone zadania do wykonania przy przyrządzaniu dań, po czym każdy z nich układał na swoim talerzu potrawy według przekazanych im zasad i własnego gustu. Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna podczas 10 edycji warsztatów przeszkoliła około 120 osób pracujących w ponad 40 różnych punktach gastronomicznych z całego województwa. Przeszkolono także 120 uczniów z 6 opolskich szkół gastronomicznych. Podczas warsztatów szefowie kuchni pokazywali, jak oprawić karpia i pstrąga oraz jak ryby przyrządzić i podać w nowoczesnych formach. Warsztaty były doskonałą okazją dla uczestników nie tylko do poszerzenia wiedzy o lokalnych rybach, ale także do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Część uczestników szkoleń wzięła udział w profesjonalnym konkursie kulinarnym zorganizowanym przez Rybacką Lokalną Grupę Działania podczas Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego. W pierwszą sobotę października na Zamku Książęcym w Niemodlinie o najlepszą potrawę skarpia walczyli uczniowie szkół gastronomicznych. Zwyciężyła drużyna ze szkoły w Gorzowie Śląskim. W niedzielę natomiast rywalizowało 5 opolskich restauracji. Zwyciężyła drużyna z restauracji Nad Stawem w Bogacicy. Oceniane były nie tylko potrawy, ale także sposób ich przygotowania. W skład jury weszli przedstawiciele 2 ogólnokrajowych stowarzyszeń, to jest Eurotok Polska, które objęło patronat nad organizowanymi konkursami, oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Są dania z wykorzystaniem karpia, bo tematem przewodnim dziś był karp niemodliński. Mam nadzieję, że było smacznie. W tym momencie restauratorzy dają degustacyjne porcje dla odwiedzających. Ci, którzy mają możliwość, niech odwiedzają te obiekty i próbują karpia. Podczas Święta Karpia zostały także zorganizowane pokazy kulinarne wraz z degustacją potraw rybnych. Zaprezentowano zupę rybną z pulpetami z karpia, a także przygotowano na wielkiej patelni około 1000 porcji karpia z makaronem. Do wspólnego gotowania włączyli się także kucharze biorący udział w szkoleniach Czas na rybę. W sąsiadującym obok zamku gospodarstwie rybackim można było zakupić karpia świeżego. Zorganizowano także zawody wędkarskie, prezentacje ginących zawodów, warsztaty ceramiczne i plastyczne dla dzieci, a także występy artystyczne. Karp jednak był podczas tego weekendu najważniejszy.
projekt ma na celu w jakiś sposób przeszkolenia, wdrożenia i przekonania restauratorów do serwowania ryb w restauracjach. Sztandarowa ryba opolszczyzny, karp. I co najważniejsze, że ten karp jest naprawdę dobry i może być jednym z pozycji, ważnych pozycji na karcie w restauracji. Dodatkowymi zadaniami projektowymi jest produkcja 6 filmów. Pierwszy z nich dokumentuje działania realizowane przez obu partnerów w ramach projektu współpracy Czas na Rybę. Kolejne 4 stanowią filmy instruktażowe, w tym 3 filmy kulinarne zawierające przepisy na potrawy z ryb oraz 1 film prezentujący technikę filetowania i oczyszczania różnych gatunków ryb. Ostatni film ma na celu promocję atrakcyjnych akwenów wodnych, rzeki, jeziora, stawy, w tym także łowiska, znajdujących się na terenie objętym lokalną strategią rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020. 21 października na placu przy Instytucie Dydaktyczno-Naukowym imienia Vincenza Prysznica w Głuchołazach miało miejsce wydarzenie, podczas którego odbył się pokaz kulinarny obejmujący przygotowywanie zupy z lokalnych gatunków ryb hodowanych na terenie objętym LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz pokaz multimedialny. W ramach wydarzenia przygotowano także poczęstunek dla uczestników, degustacja zupy rybnej oraz atrakcje dla dzieci, malowanie pierników o kształcie ryby. Dodatkową atrakcją był pokaz wędkarstwa muchowego na Białej Głuchołazach, prezentacja sprzętu wędkarskiego do różnych technik wędkowania oraz lekcje dla dzieci przeprowadzone przez PZW Okręg Opole. W trakcie wydarzenia odbyła się również promocja produktów lokalnych wpisanych na listę produktów lokalnych Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Całe działanie polega na tym, żeby promować kulturę i produkty lokalne. Zależy nam na tym, żeby ludzie mieli, przyjeżdżając do nas, podany taki produkt, który został wytworzony na naszym terenie i który nas promuje jako Nyskie Księstwo. Chcieliśmy poprzez ten projekt, realizacja Czas na Rybę, pokazać, że poprzez kulinarny rozwój naszego regionu, no, my jesteśmy w stanie zaprosić większą ilość turystów, którym zaserwujemy wspaniałe potrawy przygotowane z naszych rodzimych gatunków ryb. Na zakończenie całego wydarzenia w sali konferencyjnej odbył się pokaz multimedialny, podczas którego omówiono poszczególne zadania zrealizowane w ramach projektu współpracy. Pokazy kulinarne oraz pokaz multimedialny były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób. Dzięki brakowi barier architektonicznych w wydarzeniu mogły również aktywnie uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Uczestnicy poszczególnych zadań realizowanych przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór w ramach projektu współpracy Czas na Rybę otrzymali kubki i koszulki promocyjne. Podsumowanie projektu wraz z przepisami na potrawy rybne zostanie przedstawione w publikacji wydanej przez Rybacką Lokalną Grupę Działania. To niestety już koniec całego projektu współpracy. Mieszkańcy obszaru objętego lokalną strategią rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór przekonali się o tym, że warto spożywać potrawy z ryb pochodzących z lokalnych terenów. Restauratorzy zostali przeszkoleni, jak przygotować z nich nowoczesne i smaczne dania, co na pewno urozmaici ich menu, a w konsekwencji wpłynie na rozwój i powstawanie nowych miejsc pracy. Wyprodukowane filmy stanowią natomiast doskonałą promocję produktów rybnych pochodzących z regionalnych hodowli oraz lokalnych akwenów wodnych, które z pewnością przyciągną niejednego turystę do zwiedzenia tych pięknych terenów. Jeśli chcecie się o tym przekonać, to zapraszamy do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.